Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym Daily Vlogu i to jest już trzeci dzień ze Szklarskiej Poręby. I słuchajcie, dzisiaj jeśli chodzi o pierwszą część dnia, to będzie bardzo zbliżona do wczorajszego, dlatego że właśnie wjeżdżamy na Szrenicę. Za kilka minut rusza kolejka, ale dzisiaj jest tylko wjazd w jedną stronę, a zejście już będzie pieszo, także będzie fajnie. I dzisiaj pokażę Wam trochę tej czeskiej strony Karkonoszy. No a potem będzie zejście, ale też taką nietypową drogą. Także dzisiaj jak widać już zrobiło się chłodniej, no ale od wspinaczki to i tak jest cieplej człowiekowi. No ale bazując na wczorajszych doświadczeniach, właśnie dopiero co zostały nabyte rękawiczki i coś na głowę. No bo jednak tu jest fajnie ciepło, ale na górze to będzie duża różnica w temperaturze. Także może coś Wam z trasy teraz na wjazd pokażę, ale nie za dużo, no bo to co już mieliście zobaczyć, no to było w poprzednim vlogu. No a potem myślę, że więcej się odezwę już jak właśnie dotrę do tego rozwidlenia tam na tą czeską stronę. I jedziemy do góry, jak widać dzisiaj troszeczkę inne widoczki są, no bo jest inna pogoda, już tak nie ma tak jak w tym wczorajszym filmie, że się to słońce tak przez te drzewa ładnie przebijało. I mniej chętnych też jest ogólnie. Ale to wiadomo, normalna sprawa. Bardzo ładny jest ten odcinek tutaj między tymi drzewami. Jakby się przez taki las sunęło. Dzisiaj zupełnie inne widoki, w zasadzie widać, że nic nie widać, bo jest taka mgła tutaj na górze, a wiecie co, jest w ogóle taka różnica temperatur w porównaniu z tym jak jest na dole. Na dole jest około 13-14 stopni, a tutaj jest 6, a jeszcze przy tym wietrze to już w ogóle, także taka różnica w porównaniu z wczorajszym dniem. Opaska musi być, rękawiczki muszą być, bo bez tego naprawdę powiem Wam, że byłoby ciężko. Wiadomo, że jak człowiek idzie się rozgrzewa, tak jak tutaj jest, no trochę pod górkę, jesteśmy w zasadzie już za twarożnikiem, także niedługo będzie to rozejście, o którym wcześniej mówiłam i będziemy już na czeskiej stronie. Hej, jestem już po czeskiej stronie. W ogóle zobaczcie, że tutaj momentalnie troszeczkę się przerzedziła ta mgła. I też tutaj po drodze jak się idzie, to trawa się taka ruda robi, zobaczcie, taka ruda, rudziutka. Bardzo ładnie to tutaj wygląda, mega klimatycznie. I wiecie co? Udało się już dojść do takiego charakterystycznego miejsca, czyli do źródła rzeki Łaba. A prosto stamtąd podejdziemy pod wodospad Panczawy. I to jest ponoć największy wodospad w Karkonoszach. Także bardzo ciekawa sprawa. I już się nie mogę doczekać, aż tam dojdziemy. We'll be right back.
Ogólnie powiem wam, że tak jak wszystkie miejsca, które tutaj odwiedzam, polecam, to tak tej drogi do wodospadu Panczawy nie polecam. Widok na sam wodospad jest tylko z góry i to tylko na jego część, więc no spodziewałam się czegoś lepszego. Szału to nie robiło, a ścieżka prowadząca do tego też jest niefajna. Pokażę wam. O. Jest taka mocno kamienista. I ogólnie też inna sprawa jest taka, że no przez to, że ten widok na ten wodospad był tak z góry, na takiej otwartej przestrzeni, no ja i mój lęk wysokości niestety wzięły górę, ja nie byłam w stanie tam podejść, zobaczyć, więc po prostu poprosiłam osobę towarzyszącą, która razem ze mną jest na tym wyjeździe, żeby mi trochę nagrań stamtąd porobiła, bo to nie dla mnie, naprawdę. Także teraz już udajemy się w drogę powrotną do polskiej granicy. Dalej tą samą znowu drogą do tego rozdroża. No i potem będzie już coś nowego, ale myślę, że dopiero wtedy się odezwę. Dobra, udało się wrócić do punktu wyjścia i jest tutaj, tak jak widać, graniczna łąka i do wodospadu Kamieńczyka się kierujemy, 3,2 km jeszcze przed nami, ale po drodze jeszcze będzie hala Szrenicka, tu niby pokazuje, że schronisko 15 minut, zobaczymy. No, w każdym razie, jak widać, pogoda jest taka trochę zmienna, już takiej mgły nie ma, jak była wcześniej, jak szłam. Już nawet, o, słońce się trochę przeciera, także nie jest źle. Tu w tle za mną widać właśnie Szrenicę i schronisko na niej. No, ale my kierujemy się w inną drogę. Drogę, której jeszcze nie znamy, bo tam tutaj właśnie przyszliśmy. I to jest ta właśnie w kierunku Puławskiego Szczytu. A my teraz kierujemy się na tym rozdrożu w tą inną ścieżkę, która wygląda tak. Jest w miarę z górki, także jest nadzieja, że będzie dobrze. Powiem wam, że normalnie masakra. Ten szlak tutaj wcale nie jest taki łatwy. Jest tak, jak widzicie, cały czas w dół. No, to jest dzisiaj mega wyzwanie. Bo wczoraj... Dzisiaj mam na liczniku już 24 tysiące kroków. To jest mój wynik z wczorajszego dnia. A jeszcze nie doszłyśmy do Kamieńczyka. Z tego Kamieńczyka trzeba będzie zejść i dojść do domu. A chyba nie wspominałam o tym, że moje miejsce zakwaterowania jest na takiej dosyć wysokiej górze. Także możecie obstawiać w komentarzach, ile dzisiaj będzie kroków. Mi się wydaje, że będzie ponad 30 tysięcy na pewno. Także no. Ale jest fajnie, naprawdę. Powiem wam, że aktywny wypoczynek w górach to jest coś, czego ja naprawdę potrzebowałam. To wdychanie tego świeżego powietrza. Widzicie, jakie tu ładne, malownicze alejki są. Naprawdę, polecam. Ejo, udało się. Masakra, nie polecam wam tej trasy. Jest okropna, okropna i strasznie ciężka. Pokazywało przy na schronisku przy hali Szrenickiej czas 30 minut. Nam zajęło godzinę. Tam jest to zejście, jest totalnie cały czas bardzo strome, kamieniste, niefajne. A ja siedzę sobie teraz tutaj przy takim strumyczku. O. O. Tak to tutaj wygląda.
Już słychać gdzieś tam w tle szum kamieńczyka, także zaraz tam podejdę i oczywiście wam wszystko pokażę. Ja schodzę już z trasy do Kamieńczyka. Minęłam niedawno rozdroże. Już tam wam nic nie pokazywałam, bo po prostu, no, bo tam po prostu już jest tak tragiczne to zejście, całe w kamieniach. Właśnie tak się śmiałam, że mówię, zrozumiałam, dlaczego ten wodospad się nazywa Kamieńczyk, bo wszystkie drogi, które do niego prowadzą, są w kamieniach. No. W każdym razie już też ograniczę nagrywanie do minimum, bo robi się po prostu późno, jest po 18:00 i chcemy jak najszybciej zejść z tego szlaku, zanim się ściemni, nie? No mamy latarki, wiadomo, ale no bezpiecznie się jednak idzie, jak jest jasno, także jeżeli jeszcze coś tam ciekawego znajdę na trasie, no to ewentualnie tam na szybko coś tam nagram, a potem już odezwa się w domu. Dobra, ja już wiem, jak wyglądam, ale dokładnie tak, jak się czuję, po prostu... Ja zrobię w jutrzejszym filmiku na koniec dnia podsumowanie, ile kroków każdego dnia i ile w sumie tego wyszło, ale naprawdę dzisiaj nie patrzyłam jeszcze, ile jest kroków, bo wiem, że ja się przerażę, jak to zobaczę, ale masakryczna trasa po prostu, tak jak naprawdę wiele rzeczy jestem w stanie wam polecić, to tej trasy z Hali Szrenickiej do Kamieńczyka absolutnie nie chodźcie tamtędy, bo ta trasa jest po prostu okropna. Dotarłam do pokoju o godzinie 18:51, więc już jest tak, no, ciemno, prawie że. I naprawdę to już w drodze nic nie pokazywałam, bo mówię, to był wyścig z czasem, żeby zdążyć, także będę już kończyła tego vloga, bo jestem totalnie padnięta. Jeżeli wam się podobało, łapkę w górę, subskrypcja, obserwacja na Instagramie i do zobaczenia jutro. Pa!